tutaj brat, wali mi się świat. Słuchajcie, ja wyglądam trochę jak ziemniaczek. Mam mikrofon, bo jak tak mówię normalnie, to mnie słychać, a teraz mogę mówić tak, że niby... Na przykład z mamą. O Jezu Boże, co tu się dzieje? Ja nie umiem trochę gimbala używać, jak chodzę. Wiecie, jak ręka boli? Ale ostatnio ćwiczę jogę, więc mniej mnie boli. Jestem bardziej odporna na siły grawitacji. Powiedzcie to moim cyckom. Tak, to miał być noworoczny spacer. Będzie się z 2 stycznia. I ja mam wolne. I to miał być noworoczny spacer, ale Dawid nie chciał ruszać dupy. Zanim się zorientowaliśmy, że może jednak pójdziemy, to się słońce skończyło. Więc dzisiaj też jest ładna pogoda i już boli mnie ręka. I idę przez przejście do biblioteki. Robimy spacer do biblioteki, bo stwierdziłam, że wypożyczę sobie kniżki, znaczy mangusie tak naprawdę, i że zrobię właśnie to dzisiaj. Bo jedna mi się kończy już termin, muszę dzisiaj oddać. I przeczytałam od wczoraj do dzisiaj przeczytałam chyba 4 mangi, bo musiałam na szybko. Przejście jest takie głupie. O, zapaliło się. Kurde, ciekawe, czy muszę biec. Ej, bo idziemy na wycieczkę obok mojego starego liceum, nie? Fajna szkoła ogólnie. Nie, naprawdę była spoko. Bardzo miałam fajną wychowawczynię. Jeśli jakimś cudem mnie ogląda i się nie spaliła ze wstydu jeszcze, to pozdrawiam serdecznie. Ale nie idziemy do środka, bo pewnie tak jest zamknięta. Już przerwa pewnie świąteczna. Patrzcie, to jest moja szkoła. Ale co? 3, 2, 1, szkoła, start. Super, to akurat jest chyba sala sportowa. Wiecie, ile razy dziennie tędy szłam kiedyś? Raz, ale dużo razy, dużo dni takich było, że musiałam tu chodzić. I tu grałam w koszykówkę. I kiedyś do tamtego kosza, o tam do tego, z takim Igorkiem rzucałam z Ukrainy, co mnie uczył rosyjskiego. Co tu się coś dzieje? To są moje zajęcia? Ale dziwota. O, jak ja jeździłam rowerem, to nie było takiego daszku. I mi musiałam rower stawiać. Gdzieś. Wyżej muszę trochę nieść, Dawid powiedział. Słyszeliście, pewnie coś tak palcem pogroził. A na Wembley pójdziemy. O, właśnie, to się Wembley nazywało. Widzicie te kosze w oddali? Tam ludzie chodzą. Tam czasami graliśmy w kosze na podwórku. Nieźle, co? To było spoko. Gorzej było zimno. A tam dalej to był prawdziwy stadion. Trzeba było tam chodzić biegać. Jezu, jakie tego nienawidziłam. W liceum też tam musiałam chodzić czasami. Tym nie liceum, tylko na studiach. Też tam musiałam czasem chodzić biegać. Matko, muszę iść w ogóle śmietnik. O, materac. Dawid, nie potrzebuje nowego materaca? A tam, o tam daleko, widzicie taki budynek z cegły? To jest pływalnia kameralna. Basen w sensie, nie? Ale on jest taki mały. Tam na głębi to jest chyba 1,20 m. O tu właśnie, o tu mówiłam, o tu grałam w kosze. Bo ja w ogóle kiedyś w koszykówkę grałam. Kameralną pływalnię. Trudne słowo. Dobra, idziemy do biblioteki, już boli mi ręka. Jak będzie coś jeszcze ładnego, to nagram po drodze. Słuchajcie, byłam w bibliotece. W ogóle dowiedziałam się, że jest jakaś akcja, że co setny czytelnik wygrywa. Więc mam nadzieję, że uda się, ale to dopiero od 1 stycznia. 7 w sensie. Chyba, że nie znam się na cyfrach i umiem liczyć dni, dat. Się zmęczyłam już. Ej, nie klasnęłam! Dobra, nie ma. O matko, Dawid zawsze każe mi klaskać, bo on, patrzcie, on uważa, że jest Rubikiem, nie? A ja będę jego gwiazdą, że on mnie odkryje. Tylko, że ja nie umiem śpiewać, on tego jeszcze nie wie, ale umiem fajnie klaskać i robić tego. I takie coś jak beatbox, tylko nie, patrz, tylko. No. Taki mam talent. Taki. I w ogóle zaraz padnie bateria, bo Dawid jest takim spryciarzem, że wyszliśmy nagrywać, gdzie ja oczywiście przygotowana super, prawie 90% bateria w telefonie, bo dźwięk muszę nagrywać na swój telefon tu właśnie, o. A Dawidek spryciarz 40%, nie? I imba na maksa tutaj po prostu, o, wnet, pywnet, bo już ma 10%, zaraz pewnie padnie, więc tak naprawdę to są ostatnie słowa, które wypowiadam, może tak być. W każdej chwili możemy stracić to nagranie, stracić ten kontakt, łączność. Ale fajnie, że wziąłem sobie urlop. Ogólnie się cieszę, bo dzięki temu mogę wam, kochani, nagrać coś. Jakiś taki bicik. Możecie poterapować. Przysyłajcie mi propozycje tekstów w komentarzach. I to będzie koniec, bo tak w ogóle chciałam wam powiedzieć, że ten film to tak naprawdę film pożegnalny, ponieważ zamykamy tego bloga, ten kanał.
Żartowałam! Woohoo! 2020 to będzie dopiero rok pełen wyzwań i nowych filmików, bo tak naprawdę chciałabym nagrać dużo, dużo więcej niż w roku poprzednim. Nie mam pojęcia, ile nagrałaś w roku 2019, bo nie zrobiłam żadnego podsumowania, bo właśnie o tym teraz pomyślałam. I nie zamierzam przerywać nagrywania tego filmu, bo płynę jak rzeka. Więc jeśli chodzi o ten kanał, chcę wrócić do poprzednich formatów, takich jak Kappa News, bo nagrałam chyba tylko 3 części tego Kappa News, chciałabym do tego wrócić, bo się świetnie bawiłam, szukając zwariowanej wiadomości ze zwariowanej Japonii. Oprócz tego baśnie japońskie, tak, bo od tego zaczynałam i chciałabym znowu to zacząć nagrywać. Czy jeszcze są jakieś formaty, o których teraz nie pamiętam? Sushi! Będę nagrywała więcej sushi, bo kocham jeść. Może jakieś inne potrawy japońskie, nie wiem. Mamy parę pomysłów, musimy parę rzeczy przedyskutować jeszcze, ale na pewno wiecie, że ja się rozwijam, Dawid się rozwija, w ogóle pełen rozwój, 2020, nowa dekada, niektórzy mówią, że to będzie dekadencja, gówno prawda, to będzie ciężka praca, żadnej rozwiązłości, niczego takiego nie będzie u nas na kanale. Nie wiem, parę nowych formatów, w ogóle rozwijam się też w innych social media, zaczęłam streamować, Boże, zjadam końcówki, sorry, ale jak mówię szybko, to byle tylko mówić jak najwięcej i nie tracić tej weny, nie? Wiecie, o co chodzi, czujecie to. Więc tak, zaczęłam streamować i wiecie co? I świetnie się bawię streamując, chociaż muszę teraz być dzisiaj w okularach, gdzieś w okularach będę streamowała, ponieważ spuchło mi oko, także grałam, już jak czułam, jak grałam, to czułam, że coś tu się dzieje, a rano się budzę i tak o, nie? I myślę sobie, whoopsie, dzisiaj soczewek nakładam, dzisiaj lecę w okularach, których widzę źle, jestem ostro ślepa. Więc wiecie co, kończymy, ale jeśli podobał wam się ten filmik, tak mój początek roku, dzisiaj jest już 3 stycznia, mam urlop, więc mogę nagrywać sobie w środku dnia, więc mam słońce, dzisiaj piękna pogoda, ale poszłam na spacer, wybrałam mangę, bo przyszedł mi manga, której wam tutaj nie pokażę, ale na Instagramie wrzucę i pewnie jak już oglądać ten film, to na pewno już będzie na Instagramie. O, no to tyle, słuchajcie. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, samych sukcesów, chociaż pewnie zanim Dawid zmontuje ten film, to nie wiem, nie mam pojęcia jaki będzie już dzień, może być nawet połowa stycznia, moje urodziny. Dobra, trzymajcie się, pa!